O, dzień dobry. Mam dla Państwa przesyłkę. Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj gościmy w Chojnowie. Miałem okazję w tym mieście być ostatni raz, jak mnie pamięć nie myli, 9 lat temu. Był serial Granice Miłości, gdzie powstał tylko pierwszy odcinek, gdzie było zaangażowane gdzieś około 15 osób, oraz film krótkometrażowy Ostatni Knockout, gdzie miał premierę w kinie Muza w Lublinie. Słuchaj, będę Ceregiel, musimy pogadać. Rozumiem cię, ale i nie zrozum. Jesteś moim najlepszym kumplem, a sam sobie nie poradzę z Pawłem. Dzisiaj poznamy poruszającą historię Archiego. Jak układają się obecne twoje relacje z twoją mamą i rodziną? Jak wspominasz te dramatyczne chwile z tamtego okresu czasu? Bez niego dzisiejszy odcinek by się nie odbył, po to, aby nie bać się prosić o pomoc. Siemaneczko wszystkim! Co możesz powiedzieć na temat swoich piosenek? To niezwykle silna trucizna i tylko szybkie jej usunięcie z organizmu daje gwarancję przeżycia. Inaczej mogą wystąpić powikłania i ciężka, nieodwracalna niewydolność wielonarządowa, wreszcie śmierć. Jesteśmy teraz w drodze do stajni, gdzie będziemy mieli okazję zobaczyć te oczywiste, przepiękne zwierzęta i porozmawiać z samą założycielką Fundacji Tara. Także zostańcie z nami. Tak się robi sławny koń. Jak się to u was mówi, kup maść na pryszczach oszczędź. Chyba kończ maść, wstydu oszczędź. No to sorry, wy Polacy to tak oszczędzacie, a tu żyć trzeba. Life is super. Zrealizowałem własny, krótkometrażowy film Granice Miłości, którego byłem aktorem i producentem. Rok później nagrałem kolejny film, czarna komedia, Ostatni Knockout. Zrealizowałem także spoty charytatywne, teledyski, backstage, vlogi i wiele innych. Oprócz własnych projektów filmowych zagrałem epizody w serialach telewizyjnych takich jak Policjantki i Policjanci, Na Ratunek 112, Dlaczego Ja? I wiele innych. Klasyka, jak to mawia klasyk. Szymek sprawdzał gościa na bramce. Jak to jest Szymek? No jak to kto? Mój pracownik. Co było dalej, proszę mówić? Gość miał przy sobie reklamówkę z jakąś książką. Rozumiem, że nie zapłacił za nią, tak? Moja kasjerka nie policzyła, bo książka była w torebce z logo księgarni. Ale Szymek i tak sprawdzić musi, czy paragon jest, albo po kodzie, czy jest od nas, a okazało się, że od nas. To dobrze zrobił. Dobrze zrobił, bo go dobrze wyszkoliłem. Świetnie, a co było dalej? Gościu się zachowywał jak nienormalny, coś bełkotał, a jak Szymek chciał go do mnie przyprowadzić, to zwiał. A wy w ogóle sprawdziliście, że on jest głuchoniemy? Może on udaje? Tak, proszę pana, sprawdziliśmy dokumenty. Dokumenty to może sobie każdy złodziej wyrobić. Są na to inne sposoby. Niby jakie? Proszę pani. A! Widzicie? Udaje. Zatajenie to poważne przestępstwo. Ja naprawdę nic nie wiem, wolałbym już iść do domu. To nieprawda, po prostu jakoś tak wyszło. Kupywaliśmy w tym sklepie i pani Ela bardzo nam się spodobała, bo to fajna babka. Wtedy wpadliście na ten pomysł? Nie, chcieliśmy zaprosić ją na kawę, ale nas wyśmiała, że ze szczylami się nie umawia, to się wkurzyliśmy. Kochanie, znalazłem rozwiązanie naszych problemów. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia.